Zjednoczenie Polski. Wydarzenia związane z tym tematem miały miejsce w epoce historycznej zwanej średniowiecze. Do zapamiętania z tego tematu będziecie mieli trzy daty. Rok 1295, koronacja Przemysła II na króla Polski. Rok 1309, zagarnięcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego oraz rok 1320, koronacja Władysława Łokietka na króla Polski. Pierwsze próby zjednoczenia Polski. Rozbicie dzielnicowe Polski z biegiem czasu stawało się coraz bardziej uciążliwe. Słabi książęta nie potrafili obronić swoich poddanych przed najazdami Prusów, Litwinów, Tatarów. W zjednoczeniu kraju pod jedną silną władzą centralną zaczęto upatrywać szansy na zapewnienie jego mieszkańcom bezpieczeństwa. W XIII wieku nieudane próby zjednoczenia ziem polskich podejmowali książęta śląscy, m.in. znany wam już wcześniej z tematu o bitwie pod Legnicą Henryk Pobożny. Próbę scalenia polskich ziem podjął również władca wielkopolski książę Przemysł II. Przejął on w spadku Pomorze Gdańskie, a w 1295 roku w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska. Kilka miesięcy później niestety Przemysł II zginął w tragicznych okolicznościach. Ciekawostką jest to, że koronacja królewska Przemysła II była pierwszą koronacją w Polsce od 219 lat, czyli od czasów Bolesława Śmiałego. Warto wiedzieć, że bardzo ważną rolę w zjednoczeniu Polski odgrywał Kościół, który był rzecznikiem zjednoczenia Polski od czasów niemalże rozbicia dzielnicowego, czyli jeszcze z początku XII wieku. Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, fajne nazwisko, podejmował działania na rzecz zjednoczenia Polski rozbitej na liczne księstwa. To on koronował właśnie Przemysła II na króla. Po jego śmierci był zwolennikiem wstąpienia na polski tron Władysława Łokietka. Walka Władysława Łokietka o władzę. Po śmierci Przemysła II w walkę o zjednoczenie polskich ziem włączył się książę Władysław Łokietek. Szybko opanował Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, ale niestety przeciwko niemu wystąpił król czeski Wacław II, który przejął Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, zmuszając Władysława Łokietka do ucieczki z kraju. W 1300 roku w Gnieźnie odbyła się koronacja Wacława II. Za jego rządów Wacław II, dla swoich rządów Wacław II powołał nowych urzędników, tak zwanych starostów, którzy na jego polecenie zarządzali poszczególnymi dzielnicami Polski. W tym czasie wygnany Łokietek uzyskał pomoc na Węgrzech. Do armii Łokietka przyłączali się niektórzy możnowładcy i rycerze polscy, ponieważ nie podobało im się, że król Wacław II powierzał urzędy obcym, głównie Czechom i Niemcom. Zabiegi Władysława Łokietka o tron ułatwiła nagła śmierć Wacława II w 1305 roku oraz zamordowanie jego syna Wacława III w roku następnym. Władysław Łokietek królem Polski. Taka ciekawostka na początku. Władysław Łokietek był najstarszym koronowanym królem w historii Polski. W dniu ceremonii miał 59 lat. Po śmierci Wacława III Łokietek błyskawicznie opanował w 1306 roku Małopolskę, ziemię sieradzko-łęczycką oraz Kujawy i Pomorze Gdańskie. Nie udało mu się jednak podporządkować Wielkopolski. Łokietka zaskoczył w 1308 roku niespodziewany atak Brandenburczyków na Pomorze Gdańskie. Łokietek nie mógł udzielić Gdańskowi pomocy, ponieważ był zajęty konfliktem z biskupem krakowskim w Małopolsce. Wezwał na pomoc Krzyżaków, a ci wypędzili wprawdzie Brandenburczyków z Gdańska, ale w 1309 roku zagarnęli całe Pomorze Gdańskie dla siebie. W 1314 roku udało mu się natomiast przejąć władzę w Wielkopolsce. Chodzi tu o Władysława Łokietka. Zjednoczone przez niego ziemię obejmowały dwie główne dzielnice Polski. Małopolskę, Wielkopolskę oraz Kujawy i ziemię sieradzko-łęczycką. W 1320 roku za zgodą papieża koronował się w Krakowie Władysław Łokietek na króla Polski. Przyczyny i skutki koronacji Władysława Łokietka. Przyczyna pierwsza.
Dążenie możnych i kościoła do zjednoczenia Polski. Przyczyna druga, opanowanie głównych dzielnic Polski przez Władysława Łokietka. Wydarzenie, rok 1320, Władysław Łokietek zostaje koronowany na króla Polski. Skutki. Pierwszy skutek, koniec rozbicia dzielnicowego Polski. I skutek drugi, odzyskanie korony królewskiej i odrodzenie Królestwa Polskiego. Ponad 150 lat po zajęciu Pomorza przez Krzyżaków wydarzenia związane z tym niezwykle haniebnym czynem, jaki zrobili Krzyżacy i wobec Władysława Łokietka, opisał w swojej kronice Jan Długosz, jeden z najsłynniejszych polskich kronikarzy. Pisał tak. Dwojaką Krzyżacy, a najhaniebniejszą ośmielili się popełnić zbrodnię, z którą żaden czyn najsroższych, nawet barbarzyńców, porównać się nie może. Naprzód bowiem wezwani przez księcia Władysława Łokietka do obrony gdańskiego zamku, wypędziwszy z niego tych, którzy mieli stać się pomocą, sami zamek opanowali. Potem, w niejakiś czas, zagarnęli miasto Gdańsk, wymordowawszy szlachtę, która się do niego zjechała na jarmark i inne niewinne ofiary. Konflikt z Krzyżakami. Po zdobyciu tytułu króla Polski Łokietek podjął próbę odzyskania Pomorza Gdańskiego. Początkowo starał się osiągnąć to drogą dyplomacji. W 1321 roku sąd papieski nakazał Krzyżakom zwrócenie Pomorza Gdańskiego Polsce. Zakon jednak nie zastosował się do wyroku i nie zwrócił zagrabionych ziem. W roku 1331 Królestwo Polskie zostało ponownie zaatakowane z dwóch stron. Od północy przez Krzyżaków, a od południa przez oddziały czeskie. Szczęśliwie dla Polski Krzyżacy zarządzili odwrót, podczas którego jeden z oddziałów krzyżackich został rozbity w 1331 roku w bitwie pod Płowcami na Kujawach. Chociaż ta wygrana nie przyniosła konkretnych korzyści, był to jednak pierwszy sukces w walkach Polski z zakonem krzyżackim. Wkrótce potem Krzyżacy oderwali kolejną polską dzielnicę – Kujawy. A w 1333 roku Władysław Łokietek zmarł.